Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu przedstawimy sobie temat związany z animacją. Jest to jeden z prostych zastosowań, jest to ćwiczenie, które daje studentom. To jest zrobienie piłki, która spada ze schodów, bez żadnych cudów, deformacji i różnych bajerów. Powinno to wyglądać mniej więcej w taki sposób. Mam tutaj schody, piłkę, ustawię sobie animację od samego początku. Taka kulka powinna zachować się mniej więcej w taki sposób. O, takie coś. W siatce powinno to wyglądać tak, że ta siatka nie ślizga się ani nie kręci. Znaczy może się i kręci, ale nie powinna się ślizgać lub też hamować zbytnio na płaszczyźnie, po której się porusza. No i takie proste ćwiczenie można sobie wykonać. Chciałem pokazać, jak można to zrobić. To będzie też dobre ćwiczenie z krzywych F, no i ogólnie z prostej animacji. Zatem na początku czyścimy scenę, przygotowujemy Blendera do normalnej pracy i zacznę od zrobienia schodów. Schody można zrobić ze zwykłej kostki, wystarczy tylko odpowiednio ją poprzeciągać. Może tak, tu będzie trzeba zrobić ekstruda. Tutaj też, tych, którzy nie wiedzą, co to jest ekstrud, odsyłam do następnych czy też poprzednich części kursu. Tutaj mam schodki, troszeczkę je przedłużę, żeby coś się tutaj działo. O, będzie chyba co robić w tym przypadku. No i oczywiście potrzebna nam jest jeszcze kulka, którą będziemy z tych schodków chcieli niemiłosiernie zrzucać. Niech sobie stoi w tym miejscu. Cały ten układ zrobiłem w taki sposób, aby wszystkie elementy ustawione były idealnie w oczkach siatki. To znaczy, powierzchnia schodów pokrywa się z jednym z pełnych wymiarów jednostek Blendera. Tak samo kulka ma współrzędne całkowite. Jeżeli włączę narzędzia, to widzę, że jej współrzędne jest minus 6, 0 i 6. Bardzo dobre współrzędne. No i teraz tak. Żeby taką animację zrobić, trzeba opanować ruch tej kulki w kilku różnych osiach. Pierwszą z tych osi to jest oś X, czyli ta oś pozioma, wzdłuż której ten ruch się odbywa. Kulka powinna w tej osi poruszać się ruchem w miarę jednostajnym. Może oczywiście na początku lekko przyspieszyć, później może jechać szybciej, później może na końcu lekko zwolnić. Co oczywiście powoduje, że nasza krzywa ruchu nie będzie linią prostą, lecz taką wygiętą, esowatą krzywą, którą widzieliśmy już poprzednio. Drugi rodzaj ruchu to będzie ruch, który odbywa się wzdłuż osi Z. Kulka się będzie odbijać od podłoża, przesuwając się na osi Z raz w górę, raz w dół i te drgania, odbicia będą ruchem gasnącym. I trzeci ruch, który tutaj jest, który trzeba będzie zrobić, to jest ruch, który jest ruchem rotacyjnym wzdłuż czy też według osi Y. Jest to obrót wokół osi Y i taki ruch również trzeba będzie zrobić. No i teraz właściwe podejście, czy też takie, które zalecam do rozwiązania takiego zadania, do przygotowania tego ruchu w ładny sposób, sensowny, jest takie, że na początku określamy, skąd dokąd ta kulka się przesunie na osi X. I ponieważ nie wiemy, ile wykona obrotów przy swoim ruchu w osi X, najlepiej założyć, że ona się obróci 2 albo 3 razy. Powiedzmy sobie, że niech obróci się 3 razy. Jeżeli kulka obrócić się ma 3 razy podczas swojego ruchu, to my wiemy dokładnie, na jaką odległość się potoczy, ponieważ ta odległość będzie równa 3 obwodom kulki. No i teraz oczywiście powstaje pytanie, jak obliczyć długość obwodu kulki, jaki jest wzór na długość okręgu. Można skorzystać z Wikipedii. Trafiłem na samym początku na kulę, znalazłem od razu taki piękny wzór i zrobiłem się od razu weselej, ale tak naprawdę szukałem wzoru na długość okręgu. Oczywiście pamiętam go ze szkoły, ale pokazuję Wikipedię tylko dla tych mniej zorientowanych, którzy może z matematyką w życiu nie mieli nic wspólnego poza liczeniem pieniędzy. Wzór na długość okręgu jest tutaj. To jest L równe 2 pi r. Pi to jest liczba, która jest zawsze stała, przynajmniej w naszym wszechświecie znanym nam, wynosi 3,14, tak pi razy oko. Na promień kulki to jest to r. W naszym przypadku promień kulki, jeżeli się dobrze przyjrzymy, wynosi tyle, co jedna jednostka Blendera, a więc będzie wynosił 1. Jeżeli wstawię tutaj 1 za r, to mogę obliczyć, na jaką odległość wyrażoną w jednostkach Blendera ta kulka się potoczy przy 3 obrotach. No więc, żeby takie coś zrobić, wystarczy, że zarzucę czy też ustawię keyframe'y na lokalizację tej kulki. Jestem teraz w pierwszej klasce, więc pierwszym keyframe'em na osi X to jest to minus 6 właśnie. No i powiedzmy sobie, że w klatce 150, po 150 frame'ach, ta kulka znajdzie się gdzieś tutaj. Oczywiście nie wiem gdzie, mogę sobie to położenie wyliczyć. Więc ustawiam teraz położenie kulki we współrzędnej X-owej po 150 klatkach i to jest to minus 6, oczywiście plus 3 pełne obroty. 3 pełne obroty wyrażone przez długość obwodu tej kulki. A więc to będzie plus 3 razy, powiększę może te literki troszkę, aby je było lepiej widać. Weźmy jeszcze raz. 6 plus 3 razy 3 długości. 3 długości to jest tak naprawdę 2 pi r. R wynosi 1, więc znika, a pi to jest tak naprawdę wartość 3,14.
Ok, tam później jest jeszcze dodatkowo 1, 59, ale to nie ma takiego dużego znaczenia. Całe to wyrażenie określa drogę, jaką kulka pokona, obracając się 3 pełne razy, i to jest współrzędna wynosząca mniej więcej 12. Więc kulka przeleci przez prawie 20 jednostek. Ponieważ na początku była na minus 6, teraz jest na 12, dodajmy to wszystko, będzie prawie 20. I to jest położenie kulki, które ona będzie miała po pełnych 3 obrotach w klasce 150, a więc zakładam tutaj keyframe'a. Ciach, nacisnąłem i, wracam teraz do początku. No i mam teraz ruch kulki w osi X gotowy. To jest cały ruch, jaki odbywa się na osi X. Nic tu więcej nie trzeba kombinować. Teraz oczywiście chciałem, aby kulka miała jeszcze obroty. A więc obrót na początku odbywający się wzdłuż osi Y wynosi 0. A więc zaznaczam, czy też ustawiam keyframe'a w pierwszej klatce na osi Y 0. Natomiast na samym końcu, w klatce 150, ten obrót łatwo wyliczyć, ponieważ wiem, że kulka obróciła się o 3 pełne obroty, no to będzie po prostu 3 razy 360 stopni. A więc pełen na końcu obrót po trzech takich pełnych kółkach to jest 1080 stopni. Zakładam keyframe'a. Teraz włączę widok siatki, ustawmy się na początku i zobaczmy, czy ta kulka na pewno się nie ślizga. Jak widać, mamy idealnie zsynchronizowany ruch obrotowy z ruchem posuwistym wzdłuż osi X. I to jest właściwy sposób zrobienia takiego zadania. Jeżeli zaczniemy kombinować inaczej, możemy narazić się na trudności, które później spowodują, że kulka będzie wykonywała albo poślizg, albo będzie hamować. To już wychodzi w trakcie. Moi studenci robią to najczęściej na chybił trafił, no i w związku z tym spotykają się później ze sporą reprymendą z mojej strony, że a kulka tu się ślizga, więc ogólnie to jest źle zrobione zadanie. To, co nam zostało do zrobienia, to jeszcze ruch w osi Z, czyli kulka, która będzie dojeżdżać do granicy schodka gdzieś tutaj, to będzie klatka około 40, powinna z tego schodka się zsunąć i uderzyć w ten schodek, który jest poniżej. Po tym uderzeniu powinna się odbić, piękną parabolą polecieć w przód, później odbić się kolejny raz i jeszcze kolejny i tak dalej. Aby zrobić taki ruch, wystarczy ustawić parę keyframe'ów na osi Z, na niczym więcej, ponieważ oś X i Y w rotacji już są ustawione. I złożenie tych ruchów w odpowiedni sposób da nam elegancki efekt podskakującej kulki. Teraz przełączę się do widoku edytora animacji. Będziemy korzystali z krzywych F, które ustawię w ten sposób, aby były pod sceną. Może w ten sposób. Tutaj włączę edytor graficzny. O, tak to na razie wygląda. Tu mam te wszystkie swoje krzywe. A tu ustawię sobie swoją scenę. W widok ortogonalnym, wyrównanym, tak aby wszystko było ładnie widać. No i teraz przesuwając się na scenie lewym klawiszem myszy, mogę obserwować, jak ten ruch przebiega. To, co mnie tutaj jeszcze troszeczkę jakby myli, to te krzywe, które teraz są już ustawione, a które nie są mi już potrzebne. Otóż zmiana w osi X jest tutaj, wydaje się niewielka w porównaniu ze zmianą na osi Y w rotacji. Ten kąt jest ogromny, to jest ponad 1000. I te krzywe nie są mi już potrzebne. Tak naprawdę, to co bym potrzebował, to widok tylko krzywej Z, której jeszcze tutaj w ogóle nie ma. Więc zacznijmy od tego, że na początku te krzywe ukryję, naciskając oko. Teraz nie są już wyświetlane, chociaż nadal działają. Widzę, że kulka się obraca, przesuwa. A więc wszystko jest w porządku. I to, co potrzebuję, to w pierwszej klasce ustawić sobie położenie Z. To położenie Z jest dane normalnie przez wysokość kulki nad poziomem zerowym. No i ta wysokość teraz jest łatwa do sprawdzenia. Współrzędna Z wynosi tutaj 6. Ustawiam keyframe'a i jednocześnie pojawia mi się od razu krzywa opisująca zależności zmiany położenia Z w czasie. No i teraz tak. Przesuwając się w czasie do klatki powiedzmy sobie 41, widzę, że kulka znajduje się już na samej krawędzi schodka. Już nawet tu widać, że leciutko poleciała w powietrze. Mogę się jedną klatkę cofnąć. O, w tym miejscu jest najlepsze miejsce, aby ustawić kolejnego keyframe'a. Tego keyframe'a ustawiam na położeniu Z w tym miejscu dlatego, aby zapamiętać ostatnie położenie, kiedy kulka poruszała się poziomo. Od tego miejsca ona zacznie spadać w dół, ponieważ skończył się schodek. A więc, ponieważ wszystkie krzywe mam wyłączone, to jedną tylko z nich zaznaczę, Z Location, nacisnę klawisz I, ale w miejscu, w którym teraz stoi moja bieżąca klatka. I wybiorę sobie nie wszystkie kanały, tylko z tego menu Only Selected Channels, co powoduje, że dodam nowego keyframe'a w położeniu Z. Oczywiście to położenie jest dokładnie takie samo. Teraz, przesuwając się jeszcze troszeczkę, na przykład do tego miejsca, chciałem, aby ta kulka uderzyła w schodek, który jest poniżej. A więc w tym miejscu również dodaję keyframe'a na osi Z, na współrzędnej Z-owej, ale ten keyframe nie będzie w tej wysokości, w której teraz, tylko niżej.
Aby obniżyć kulkę, mogę zwyczajnie ją przesunąć, przeskakując w oczkach siatki. Dlatego właśnie zrobiłem wszystko w oczkach siatki. I teraz dopiero tego keyframe'a mogę tutaj dodać ponownie. W tym samym miejscu on nadpisze ten poprzedni. Jeżeli to zrobię, to zmieni mi się położenie na osi Z o w taki sposób. Jeżeli przeskaluję wykres, to będzie lepiej widać. Kulka w tym miejscu właśnie spadła. Oczywiście ten ruch teraz jest zupełnie bez sensu, bo widać, że przenika schodek. To jest nieprawidłowe, zaraz to poprawimy. Ale już ten ruch odbywa się w dół. Jest to ruch, który odbywa się prawie że po paraboli. Będzie to trzeba jeszcze poprawić. Więc kulka uderza o ten schodek w klasce 52 dokładnie, a następnie powinna się odbić i przelecieć mniej więcej podobną odległość. Powiedzmy sobie, że od klatki 41 do 52 jest 11, powiedzmy sobie, klatek. Więc teraz od klatki 52 do klatki 60, gdzieś tak drugiej, powiedzmy sobie trzeciej, kulka powinna wzbić się na maksymalną wysokość po odbiciu. A więc znowuż podnoszę teraz do góry, ustawiam gdzieś w połowie wysokości, którą miała poprzednio i dodaję keyframe'a. Keyframe'a mogę dodać również klikając w położenie Z we współrzędnych. Klik i to powoduje, że tutaj mam od razu współrzędną zmienioną. No i teraz przesuwam się dalej, znowuż 11 klatek do klatki 71, dajemy na to. I tu kulka już niestety spadła, ale ona spadła tak naprawdę do tego miejsca, z którego odbiła się poprzednio, a więc do tego poziomu. I później od tego poziomu leci jeszcze troszeczkę dalej, ponieważ może spaść niżej, a więc się musimy przesunąć w czasie jeszcze ze 2-3 klatki, powiedzmy, że 3. I to położenie kulki, które ona osiągnie na samym końcu, to jest położenie styczne z podłożem. I tu znowuż ustawiamy keyframe'a na położenie kulki. To jest położenie równe 2, keyframe. Tak to wygląda. Kulka w tym momencie odbija się. Powiedzmy sobie, że odbywa się to na przestrzeni klatek kilkunastu do klatki 85. Podlatuje na taką wysokość. I tutaj ustawiam keyframe'a. Potem kulka leci znowuż jakiś czas prosto do miejsca na przykład takiego jak klatka 95. I tam spada na pozycję 2, ponieważ znowuż zdarza się z położeniem. Ustawiam tam keyframe'a. I znowuż później w czasie się przesuwając, kulka podlatuje do góry, ale już na mniejszą wysokość, gdzieś tyle powiedzmy, więc można je ustawić keyframe'a. I potem znowuż lecąc dalej po ruchu parabolicznym uderza o podłoże i tam również ustawiam keyframe'a. I tak ten ruch można kontynuować. To co się tworzy, to jakby obwiednia tego ruchu, czyli taki ruch jaki kulka wykona, dokładnie mogę zobaczyć na krzywej F. Jeżeli się teraz ustawię na samym początku i puszczę tą animację, to zobaczę, jak to wygląda w chwili obecnej. No i widać, że kulka lata niczym motyl albo rusałka na jakimś mglistym, fantazyjnym polu. Nie jest to prawdziwy ruch, ale teraz trzeba go troszeczkę poprawić. Pierwsza rzecz. Kulka spadając w tym miejscu przyspiesza. Jest to ruch jednostajnie przyspieszony. Odbywa się po paraboli. Natomiast ten ruch przyspieszony odbywa się tu, dzięki tej krzywej F, tylko do połowy ruchu. Później zaczyna kulka zwalniać. Ponieważ prędkość na osi jest mniej więcej stała w tym miejscu, no to widać takie podlatywanie, takie rusałkowate muskanie ziemi. Jest to jeden z często spotykanych błędów i nie jest to zupełnie nic wspólnego, co miałoby, znaczy nie jest to ruch, który miałby coś wspólnego z fizyką. Aby ten ruch był bardziej naturalny, te dolne części parabol muszę zamienić na uchwyt typu wektor. Jeżeli to zrobię, to one natychmiast stają się ostre i prędkość kulki rośnie do momentu zderzenia, następnie następuje natychmiast odbicie pod tym samym kątem, z tą samą prędkością, lecz przeciwną co do znaku i zwrotu. I w tym momencie ruch wygląda już tak. Już jest troszeczkę bardziej naturalny, chociaż jeszcze trzeba go poprawić. Trzeba dodać tutaj więcej dynamiki, a więc prędkość kulki przed zderzeniem musi być jeszcze większa. A więc ustawmy sobie ten edytor w taki sposób, aby było to jeszcze łatwiej kontrolować. I teraz tak. Przede wszystkim te uchwyty muszę podnieść do góry, aby ta prędkość była rzeczywiście znacznie większa. Poza tym tutaj jest różnica wysokości zbyt ostra. Widać, że tu kulka była na tej wysokości, później odbiła się i podleciała tylko tak nisko. Natomiast później spadła i odbiła się pewnie na tą samą wysokość. Jest to błąd. Trzeba ten keyframe podnieść do góry co najmniej gdzieś tutaj. Oczywiście te uchwyty, które są tu, powinny być po przeciwnej stronie krzywej, aby nie było punktu przegięcia. A więc trzeba to poprawić. I teraz, jeżeli puszczę taką kulkę, to jej ruch powinien wydawać się dużo bardziej naturalny. Proszę zobaczyć. Nadal jeszcze nie jest doskonały, ponieważ widać, że jakoś dziwnie podlatuje tam na górze. Troszkę zwalnia, nie jest to symetryczne, ale już ten ruch przy samym zderzeniu wydaje się dużo lepszy niż za pierwszym razem.
No i teraz poprawiamy. Pierwsza rzecz, którą trzeba skorygować, to przede wszystkim odległości. Na przykład tu mamy klatkę 52, tu jest klatka 74. No, powiedzmy sobie, że tak będzie, ale wtedy środek tej paraboli powinien być dokładnie pomiędzy tymi klatkami. Między 52 a 74 są dokładnie 22 klatki, a więc 52 plus 11 powinno dać 61, a jest 62. Przesuwam w takim razie ten punkt o jedną kreskę w lewo. Tak samo tutaj, jest klatka 74, tutaj 95. Między nimi, o ile liczę, jest 13 klatek, jest trochę za dużo. Przesuwam ten punkt w lewo o jedną klatkę. Mam 94, 74, to jest równo 20 klatek, a więc tutaj powinniśmy stać w klatce 84, co również trzeba skorygować. O tak, teraz ta parabola musi być również troszeczkę przesunięta. Już ustawiam to tak trochę na oko. Zresztą na oko, wiadomo, masowo się umiera w szpitalu. Weźmy sobie w ten sposób to zróbmy i zobaczmy, jak teraz nasz ruch wygląda od momentu, w którym odbywa się jego start, czyli od samej pierwszej klatki. To jest powolne rozpędzanie się, upadek, odbicie, odbicie. I tak to po prostu leci. Oczywiście mógłbym tutaj dodać jeszcze kilka takich małych parabol i ten ruch by się kontynuował, aż powoli ta kulka przestałaby skakać. Oczywiście im wyżej kulka się będzie odbijać, tym będzie się wydawało, że jest bardziej sprężysta. Jeżeli teraz podniosę te czubki parabol, to ona będzie skakać jak piłeczka ping-pongowa. Taka jest mniej więcej charakterystyka ruchu piłeczki ping-pongowej. Proszę zobaczyć, leci nagle hop, 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 bardzo ładnie skacze, być może dalej by leciała. To wszystko zależy od tego, jak ten ruch będziemy chcieli zorganizować. Jeżeli nie chcemy, aby ta kulka się odbijała, lub też chcemy, żeby wydawała się bardzo, ale to bardzo ciężka, to takie krzywe należy wytłumić. No może zrobię to teraz tylko dotąd, żeby nie kombinować z pozostałymi ustawieniami i od razu ta krzywa, czy też kulka dostaje grawitacji. Oczywiście te krzywe teraz powinny być zwężone, ten ruch będzie mniejszy i wszystko można dostosować za pomocą tej jednej krzywej opisującej zachowanie na osi Z. Bo tak naprawdę zachowanie na osi Z determinuje, jak ta kulka wysoko leci przy odbiciach. Nie zmienia się tutaj za bardzo prędkość X-owa, chociaż oczywiście na skutek tarcia w miejscu zderzeń tu powinno nastąpić lekkie wyhamowanie tej kulki na osi X i wtedy ten wykres X-owy, gdybym go tu pokazał, byłby lekko zaburzony. To nie byłaby taka idealna krzywa, lecz tu coś by się działo. Lekko by się wypłaszczyła. No a to już jest przypadek rzeczywisty, który jest oczywiście jeszcze bardziej skomplikowany. I takie coś można będzie zrobić dopiero wtedy, kiedy poznamy możliwości symulowania pewnego rodzaju zdarzeń w Blenderze. Jak ktoś chce, może pokombinować na tym, aby ta kulka się spłaszczała dodatkowo. Przy zderzeniu z podłożem tutaj powinna stać się troszeczkę bardziej płaska, następnie odbić się od tej płaszczyzny, lekko pofałdować i tak dalej. To również można zrobić, ale jest to o wiele bardziej skomplikowany przypadek i to daję tylko najlepszym studentom po to, żeby ich troszeczkę dłużej zająć, żeby nie zwiewali mi od razu z zajęć po wykonaniu prostych rzeczy. Ok, więc tak można spróbować zrobić tego typu animacje. Jeżeli ktoś chce się pobawić, może tutaj kolejne stopnie swobody, kolejne krzywe, które będą coś robiły. Kulka może zmieniać kolor przy zdarzeniu na przykład. Mogą się za nią sypać jakieś mniejsze kuleczki. Aż w ogóle majstersztykiem byłoby zrobienie 10 takich kulek, wszystko na krzywych. No i spróbowanie opanowania ich wzajemnego ruchu, łącznie ze zdarzeniami gdzieś tam w powietrzu. Bez symulacji byłoby to ciężkie, ale jeżeli ktoś chce się pomęczyć, to proponuję podejść do takiego tematu. Ok, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do następnego razu, pa!